Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 136. rytuału dla Matki Ziemi, 6. rytuału za duszę zwierząt oraz 6. rytuału za drzewa, czyli 22 czerwca 2024 roku, roku smoka. No i co się wydarzyło? Wiele, wiele się wydarzyło. Przed samym rytuałem mieliśmy oczywiście przesilenie, czyli noc świętojańską. Oczywiście noc świętojańska według tradycji, ona przesuwa się jak gdyby na kilka nocy, ale tą naszą noc kupały. Bardzo wyjątkowy moment, bardzo silny energetycznie i to było dzień wcześniej. Ja miałam na noc kupały i rytuały dla Was indywidualne, i rytuał zbiorowy, i rytuał świec intencyjnych. I tak samo na truskawkową pełnię księżyca, czyli na ten dzień, w którym miał miejsce nasz rytuał dla Matki Ziemi, również był rytuał świec intencyjnych, czyli to była taka skomasowana energia, bardzo, bardzo silna energia, która porusza właściwie wszystko, bo wiadomo, że przesilenie to jest taki moment astronomiczny, który no jest tylko z tą wibracją, tylko raz w danym roku, tą konkretną wibracją. I teraz tak, jeżeli popatrzymy sobie na czasoprzestrzeń, to mamy 136 rytuał dla Matki Ziemi. I dokładnie dzisiaj nagrywałam symbolikę 6 rozdziału pierwszej trylogii, drugiej księgi, czyli znaczenie, jak te symbole ukryte w tym rozdziale mogą Ci pomóc na Twojej drodze zrozumienia, ponieważ symbolika ukryta w trylogii to są klucze do realizacji siebie, realizacji swoich planów, celów, misji, powołania, ponieważ zrozumienie symboliki, zrozumienie znaków to tak jakby otworzyć takie wrota do skarbca i rozumieć wszystko to, co dzieje się wokół Ciebie w Twoim życiu. W konkretnym momencie, ponieważ wszechświat komunikuje się z Tobą za pomocą symboli, czyli za pomocą kolorów, za pomocą kształtów, sytuacji, różnych form i treści. Jeżeli znasz symbolikę danego znaku, jest Ci dużo, dużo łatwiej, bo to tak jakby wszechświat prowadził Cię za rękę do tego, co dobre i pozytywne. Jeżeli nie znasz symboliki, to tak jakby błądzić w ciemności. Ignorujesz wtedy te znaki, nie widzisz tej głębi i po prostu można się znaleźć w ślepym zaułku albo w ślepych zaułkach. Czyli ta symbolika trylogii to jest coś bardzo, bardzo ważnego i w całej naszej historii zwróć uwagę, jak wyglądała ta droga ze mną. Na początku przez wiele lat były to ogólne tematy, publiczne tematy, publikowane na mediach społecznościowych, różne, no praktycznie wszystko z zakresu duchowości, odżywiania, energii, magii. Później był taki moment wycofania się z tego życia publicznego i przejścia do bardziej zamkniętej społeczności, czyli ceremonie ze mną, ceremonie serii od 1 do 200 i powyżej 200, to już jeszcze wyższa półka. Później był ten moment trylogii, czyli to się troszeczkę tak nałożyło jedno na drugie, gdzie moja książka trafiła no, do wielu, wielu tysięcy ludzi i wiele tysięcy nic nie zrozumiało z tej książki, przyjęło ją jako zwykłą powieść, taką troszeczkę kostiumową, troszeczkę gdzieś tam na pograniczu fantastyki, a tylko jakaś tam wybrana część czytelników zrozumiała, że jest tam ukryta głębia. Głębia, która przewyższa wszystko, czyli można tak powiedzieć, to jest ten kolejny etap naszej podróży, również tylko dla wybranych
ludzi, bo nie każdy jest gotowy na to, żeby te znaki przyjąć, chociaż jest to dużo większa społeczność niż na przykład ceremonie. Ceremonie są bardziej, bardziej takimi konkretnymi, rytualnymi praktykami. Natomiast symbolika jest taka lżejsza, przyjemniejsza. I praktycznie każdy może z niej skorzystać i potem wykorzystać te znaki na swojej drodze. I teraz tak, zwróć uwagę, że króluje tutaj szóstka. Jesteśmy w miesiącu czerwcu. Dobrze ja w ogóle powiedziałam tą datę? No, 22 czerwca miało być. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. 2024 roku, na początku tą datę. Czyli jesteśmy w czerwcu, czerwiec, znowu szósty miesiąc. I mamy tak, 136 rytuał dla Matki Ziemi, szósty rytuał za zwierzęta i za drzewa. I mamy tą symbolikę tego rozdziału szóstego. No nie ma przypadków, po prostu wszechświat tak nas prowadzi w różnych rzeczach, że aż trudno w to uwierzyć, jak to jest możliwe, jeżeli widzimy tą głębię, że To wszystko jest jak gdyby z góry zaplanowane. I tak samo jest w różnych połączeniach, z różnymi ludźmi, z różnymi duszami, które są szczególne na naszej drodze. To też nie ma przypadków. Dzieją się po prostu pewne rzeczy, które mają wyższy sens, głębszy sens. I wcale nie jest to aż takie trudne, żeby to zrozumieć, żeby to zgłębić. Wystarczy troszeczkę takiej woli, wolnej woli i cała ta wiedza staje do Twojej dyspozycji. Wstęp, 6 minut, jakże symbolicznie znowu, no i kontynuujemy. Czyli 136 rytuał dla Matki Ziemi, co tutaj widzisz? No, jeżeli znasz moje ceremonie, a na pewno znasz, bo te osoby, które słuchają sprawozdań z rytuału dla Matki Ziemi, mają ceremonię w małym palcu, to jest oczywiście 1, 3, 6, 13. Jedynka to jest mak. Mak transcendentny, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga. Ta ścieżka jest bardzo wąska, bardzo szybko można spaść w Królestwo Białego Maga albo w Królestwo Czarnego Maga. Tą drugą opcję upadku w Królestwo Czarnego Maga można bardzo często obserwować. Dlaczego? Ponieważ wielu ludzi popada w pychę, popada w jakąś wyższość, popada w stany kierowane przez ego i przez to jak gdyby są w tym automatycznie w tym Królestwie Czarnego Maga, czyli przechodzą przez tą wąską ścieżkę. Inni ludzie ignorują zło, tak jakby zło nie istniało, ciemność nie istniała i ci ludzie wchodzą na ścieżkę Białego Maga, która jest piękna, która jest bardzo wzniosła, ale która może być samowyniszczająca, czyli wyniszczać tego człowieka dla dobra ogółu, dla dobra innych. Co to znaczy być tym prawdziwym magiem? Być prawdziwym magiem to przede wszystkim korzystać ze wszystkich narzędzi, które stoją do Twojej dyspozycji, aby kształtować ten świat i wszechświat według własnych wyobrażeń. Ale tutaj uwaga, tu nie chodzi o wyobrażenia ego. Nie o to, o coś zupełnie innego. Być w całym połączeniu z tą energią źródła i przede wszystkim wykorzystywać wszystkie talenty, również swoje i przepięknie kontrolować swoje myśli, słowa i działania. I teraz mamy tak, to są oczywiście takie skrótowe przedstawienie maga. Jeżeli ten temat Cię bardziej interesuje, to zapraszam na moje ceremonie na mojej stronie bukardimaria.com. Potem mamy trójkę, czyli jest to cesarzowa energia żeńska, miłość bezwarunkowa, dlatego na tej karcie w Wielkich Arkanach mamy tego pelikana, który karmi swoje młode swoją własną krwią jako symbol tej miłości bezwarunkowej. Takiej prawdziwej energii bogini, władczyni, takiego prawdziwego autorytetu,
Oczywiście nie chodzi o fałszywe autorytety, o prawdziwe autorytety. Potem mamy szóstkę. Szóstka to kochankowie. To jest połączenie cesarza i cesarzowej, czyli energii żeńskiej, energii męskiej. W alchemicznym procesie przemiany i transformacji tego ślubu udziela eremita. To oczywiście ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o alchemię. Te osoby z Was, które znają moją trylogię, to w trylogii numer 1 mamy 14 rozdział Alchemia jako połączenie przeciwieństw. Tam troszeczkę to widać, ale tak naprawdę będzie to widać dopiero w trylogii numer 2 albo 3. Myślę, że w trylogii numer 3. W tym momencie już jest prawie gotowa trylogia numer 2. Idziemy dalej. Te osoby z Was, które lubią książki drukowane, przypominam, że trylogia numer 1 jest dostępna w każdej polskiej bibliotece, nawet w małych miejscowościach. Potem mamy 13. Trzynastka to oczywiście śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem i dla naszego rytuału miało to ogromne znaczenie. I teraz tak, ten rytuał był połączeniem trzech rytuałów, czyli tym razem nie było jak gdyby przerwy pomiędzy tym, nie było... Te wszystkie odgłosy to tutaj chodzą, jaszczurki i różne inne rzeczy, o, na przykład. To nie jest nic dziwnego, ptaki. Sama natura. I teraz tak, jeżeli popatrzymy na to, to te trzy rytuały były połączone tym razem w jednym rytuale, czyli nie było tej takiej wyczuwalnej granicy. I teraz tak, trzynastka to jest oczywiście śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem. Śmierć jako również symbol przemiany i transformacji. Przypominam wszystkim tym osobom z Was ceremonie, które zawierają w sobie numer 13. Przepięknie omawiałam śmierć jako na przykład wyraz ostateczny etap skostnienia, na przykład poglądów albo ciała, ponieważ śmierć to brak ruchu, ruch to życie. Na karcie śmierci mamy taką czarną postać, która kosi wszystko to, co jest gotowe do ścięcia. I śmierć łączy się oczywiście również z tym przejściem duszy, czyli połączymy to tutaj na przykład z symboliką boga egipskiego Anubisa, czyli tego, który waży serce po śmierci, czy serce jest lżejsze niż piórko. Bardzo ważne znaczenie dzisiaj. Czy twoje serce jest lżejsze niż piórko? Czy też nie? I jak wygląda twoja miłość bezwarunkowa? Czy jest bezwarunkowa? Czy jest warunkowa? Uwarunkowana czymś? Czy bezwarunkowa? Do innych, do świata, do wszechświata, w związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, czy w związku z innymi ludźmi? Uwaga, miłość bezwarunkowa to nie jest jakaś miłość, która poświęca siebie, ponieważ my najpierw musimy mieć tą miłość bezwarunkową do samych siebie, żeby mieć tą miłość bezwarunkową do innych, czy do świata. I teraz tak, jeżeli sobie popatrzymy na symbol śmierci, to mamy tam również skorpiona, mamy tą całą symbolikę śmierci jako nowego początku. Coś umiera, żeby mogło powstać coś nowego i jako etap również przemiany i transformacji. Czyli tutaj mamy zawartą symbolikę i teraz przechodzimy do tego, co się wydarzyło w czasie rytuału. Zanim opowiem, co się wydarzyło w czasie rytuału, opowiem, co się wydarzyło po rytuale. Czyli ja ten rytuał dla Matki Ziemi przeprowadziłam w zupełnie innym miejscu, czyli nie w magicznej oazie, tylko w innym miejscu. Tak zostało mi wskazane i to była idealna decyzja. To było takie miejsce o takiej wibracji, takiej energii i zostało mi wskazane praktycznie w ostatniej chwili, tak można powiedzieć. Jedynie to, co miałam czas, żeby tam dojechać, ponad godzinę, żeby dojechać na miejsce. I nie było jeszcze widać księżyca, ponieważ jeszcze są teraz bardzo długie dni. Ale było kompletnie przepiękna energia, cudowna energia i po rytuale znowu wracałam, prawda? I jak wróciłam, to przejechałam do magicznej oazy, żeby przeprowadzić rytuał świec intencyjnych. I gdy jechałam samochodem na rytuał świec intencyjnych, to było tuż przed północą. Miałam dokładnie tyle czasu, żeby się wyrobić do północy. Ty wiesz, że ja nigdy nic nie robię po północy, tylko do północy, jako ten moment ostateczny. I później, jak jechałam samochodem, to musiałam pójść po hamulcach, bo sowa mi przeleciała przed szybą.
normalnie przed szybą przeleciała sowa, jako taki symbol, no, zwierzę mocy sowa. Warto się tutaj z tym zapoznać. Na mojej stronie na przykład zwierzętamocy.org. Bo o tych zwierzętach mocy to tyle jest napisane, ale co jest prawda, no to nie wszystko jest prawda. Więc tutaj mogę ci tylko moją stronę polecić, bo tego jestem pewna, co sama piszę. Idziemy dalej. Dzień wcześniej, noc wcześniej jechałam na rytuał nocy kupały i na drodze siedziały koty. Najpierw siedział jeden kot i musiałam się zatrzymać na środku drogi. Siedział kot. Wszystko w porządku. On sobie po prostu tam siedział. Musiałam zacząć trąbić, żeby wstał i poszedł. I za chwilę był następny. Dokładnie tak samo, na środku drogi, więc takie bardzo, bardzo symboliczne. Znowu zwierzę mocy kot. I teraz tak, czyli jadąc na rytuał świec intencyjnych, ta sowa, i potem jak wracałam, to tak jakoś w ogóle nie miałam ochoty wracać, już było, no po północy musiał być, księżyc był taki piękny, taki złoty księżyc, po prostu taki wielki złoty księżyc, że jeździłam na autostradzie, tam jest powrotem, od jednego ronda do drugiego ronda i patrzyłam sobie na ten księżyc, żeby jeszcze być jak najdłużej w tej wibracji po prostu tego światła, tego wszystkiego, co przeżyłam tych dni, czyli w tych dniach, o tak można powiedzieć. Dobrze, idziemy po kolei. Co się wydarzyło na rytuał dla Matki Ziemi? Więc nie wiedziałam, w którym dokładnie miejscu, w tym wskazanym miejscu ma się odbyć rytuał. I tak stanęłam, popatrzyłam po tych wzgórzach i poczułam, że mam iść w kierunku południowo-wschodnim. I tak szłam. Tam były takie kamienie. Ja to nagrałam na Instagramie, było to w relacji, chyba też na Facebooku. Powinno być automatycznie z Instagramu na Facebooku. I szłam i nagle było jedno białe piórko, za chwilę następne białe piórko, następne białe piórko i to ostatnie już takie duże białe piórko. Mówię, no to piórko to ja już muszę podnieść. I wiedziałam, że w tym miejscu, na tych kamieniach, na tych skałach ma się odbyć ten rytuał. I rzeczywiście zajęłam miejsce, wszystko przebiegało tak jak zwykle, czyli stworzenie magicznego kręgu, potem na końcu rytuału oczywiście usunięcie magicznego kręgu i tak dalej, tylko już nie będę powtarzać, żeby tutaj nie przedłużać tego czasu, bo każdy wie, jak rytuały wyglądają, kto słucha tych sprawozdań. I później w czasie rytuału były właściwie trzy najważniejsze rzeczy. Pierwszy, oczywiście z takim czwarty malutki element był taki, że ja zaczęłam wcześniej i mniej więcej o tej wyznaczonej godzinie czułam, jak wy się łączycie ze mną. Przywitałam was, wysłałam wam takie złote światło, tak jak czułam, że jest we mnie, że jest wokół mnie, ale już więcej nic się nie łączyłam, nic nie koncentrowałam się na jakichś konkretnych osobach czy konkretnych uczestnikach, tylko koncentrowałam się na tym, co mam wykonać. I teraz tak, ten rytuał dla Matki Ziemi może nam powtórzyć, może nam potwierdzić, że dalej jesteśmy w momencie apokalipsy, w momencie sądu ostatecznego, ponieważ najpierw, jako pierwsze, to było sprawdzenie stanu aktualnego na Ziemi. I ten stan aktualny na Ziemi jest bardzo ciekawy. Wygląda to mniej więcej tak. Są klatki ze stali. To możemy sobie tłumaczyć jako budynki, jako te różne połączenia, anteny i tym podobne. Albo możemy to po prostu brać tak jak wizje w apokalipsie też są napisane wizje, porównania, a tylko ten, który wie, to wie, co w tym jest ukryte. Czyli te klatki ze stali oplatające większość ludzi i zwierząt, które są w pobliżu tych ludzi. I większość miast to są właśnie takie stalowe klatki. I ci ludzie, którzy są zamknięci w tych klatkach, no, mają bardzo słaby stan energetyczny. Ten stan energetyczny jest taki, czasami jakieś przebłyski się pojawiają, ale stan jest niski. Nie jest katastrofalny, ale nie jest fajny. Czyli to jest takie jakby odcięcie od większości zdolności, talentów, od świadomości,
bardziej życie w takim ego, żeby przeżyć, czyli większość instynkty, różne instynkty. I ten stan jest no nie taki, jak być powinien, nie taki, jak to, jak nas siła wyższa stworzyła. Jako ludzi, jako takie istoty wielowymiarowe, o, tak można powiedzieć, a większość ludzi to po prostu są takie o ciała, kierowane przez ego, gdzie jakiś tam przebłysk co chwilę następuje. Dużo z tych osób jest kierowanych oczywiście przez istoty, o których nie mają pojęcia, kierowanych jako, tak można powiedzieć, akumulatory energii, czyli zasilacze, czyli z nich jest pobierana energia. Jeżeli nie zatrzymamy tego, co się dzieje w tym momencie na Ziemi i nie obudzimy się świadomie do większej miłości, miłości bezwarunkowej, no to większość ludzkości zostanie zniewolona i będzie żyć tylko i wyłącznie jako takie baterie dla pewnych istot. I teraz tak, w tych miastach, ale również głównie w tych obszarach wiejskich, takich obszarach mało zamieszkanych, zamieszkanych? No nieważne, napisz w komentarzu, jak coś źle mówię. To są widoczne światełka. Są widoczni ludzie światełka. Oczywiście ci ludzie światełka są również widoczni dla tych, którzy nie chcą tego światła. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że jeżeli jesteś człowiekiem światełkiem, to że inni cię widzą. Że inni cię widzą, że ćmy lecą do światła, że różne pożeracze światła lecą do światła, że różne istoty próbują cię zablokować, próbują cię zgasić. To jest całkiem normalne, bo jest tych ludzi światełek stosunkowo mało, może 2%, może 3% na Ziemi w porównaniu z tymi innymi ludźmi. Więc czym oczywiście jest mniej światełek, tym są bardziej widoczne. Proste i logiczne. I zazwyczaj te światełka przebywają właśnie w takich obszarach mało zamieszkanych. Bardzo dużo tych takich światełek jest w różnych górach, odległych regionach, ale to uwaga, nie jest powiedziane, że wszyscy, co mieszkają gdzieś tam na wsi, to są światełkami, a wszyscy, co w mieście, to nie. Nie, 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 żebyśmy się dobrze rozumieli. Te światełka są rozsiane po całej ziemi, czyli i w miastach, i w tych obszarach mało zamieszkanych. I czyli światełka można spotkać wszędzie. Praktycznie wszędzie. Tak jak tych innych ludzi, też można ich spotkać wszędzie. I ponieważ większość jest tych zwykłych ludzi, to te światełka jest trudniej spotkać, czyli trudniej jest na tym światełkom, które są światełkami, spotkać inne światełka. Jest łatwiej spotkać normalnych ludzi i czuć się wyobcowaną albo wyobcowanym. Idziemy dalej. Biorąc pod uwagę to, że światełka są cały czas nastawione, narażone na agresję od strony zwykłych ludzi czy jakichś tam istot, no to wiadomo, że światełka się próbują izolować na takiej zasadzie albo ukryć swoje światło, żeby nie były widoczne. Także dlatego jest bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy są prawdziwymi światełkami albo zauważyć ich. Dlatego powiedziałam, że poznajemy się po wibracji, my się zawsze będziemy poznawać po wibracji, ale gdy jesteśmy poza ego, jesteśmy w tej miłości bezwarunkowej do samych siebie i potem ewentualnie do innych. I teraz tak. Uwaga, miłość bezwarunkowa to jest miłość, która dba też o siebie. To nie jest tak, że my składamy w ofierze siebie dla innych, żeby nas inni zżarli, pożarli. Żeby się dobrze zrozumieli. I teraz tak, na całym tym rytuale najpierw był ten stan aktualny i potem automatycznie następował już moment, gdzie była sprawdzana moja wibracja. Wiele razy w czasie tego rytuału była sprawdzana moja wibracja przez te siły wyższe. Czy jest wystarczająca, czy jest... kiedy, w którym momencie te procesy mogą następować. I mogę powiedzieć jedno,
że na jednym z ostatnich rytuałów, już teraz nie pamiętam na którym, ja siebie wprowadzałam w ten stan, 3 razy ten stan takiej bardzo wysokiej wibracji, aż mój przewodnik mnie skarcił, o tak można powiedzieć, ponieważ zależało mi na tym, żeby w tym stanie przeze mnie przeszła jak największa ilość dusz. O co chodzi? O co chodzi, to tego nikt z nas nie rozumie i nie zrozumie, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Chodzi o to, że dusze, które są uwięzione na ziemi, przechodzą przez kogoś takiego jak ja, przez kogoś takiego, kto ma odpowiednią wibrację w danym momencie, bo oczywiście nie mamy tej wysokiej wibracji 24 godziny na dobę. Nie oszukujmy się. Nikt nie ma takiej wibracji 24 godziny na dobę tutaj na Ziemi. Czyli w odpowiedniej wibracji to jest taki jak gdyby filtr grubszy. Czyli to jest ten pierwszy etap, przez który te dusze przechodzą i jeżeli ta dusza jest gotowa do przejścia, czyli została już, przeszła przez jakiś proces, przez proces oczyszczenia, albo została wybrana do tego uwolnienia, to ona przechodzi automatycznie. Natomiast jeżeli jakaś próbuje się wkraść, bo też chce przejść, a jeszcze nie jest jej czas, to zostaje odrzucona. Tak jakby moje ciało w tym momencie było takim sitkiem, takim filtrem, że tylko na przykład tej i tej wielkości cząsteczki energii przechodzą, a inne nie. To jest bardzo dziwne odczucie. To jest takie odczucie, którego nie da się z czymś innym porównać, nie da się też tego wytłumaczyć i nie da się tego zrozumieć. To są procesy bardzo krótkie, takie wibracyjne, gdzie przez jakiś tam okres czasu jakaś tam ilość dusz przechodzi. Na tym rytuale bardzo mało dusz przeszło, bardzo mało. Jak sobie porównam do tego, co było jeszcze w tych poprzednich rytuałach, może 30, może 40 tych dusz przeszło, nie więcej. Automatycznie była zasłona i już żadna nie mogła przejść przeze mnie. Nie wprowadzałam siebie po raz kolejny w ten stan, biorąc pod uwagę to, co mój przewodnik mi powiedział na ostatnim rytuale, że ja jestem na tyle gotowa, na ile przejść powinno. Czyli nie powinnam sama siebie wprowadzać w ten stan, i próbować osiągnąć więcej niż w rzeczywistości przejść powinno. I teraz tak, to był ten kolejny etap tego przechodzenia. Następny etap był bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ na tym kolejnym etapie pojawiło się wejście do podziemi. Wejście do podziemi, które wskazuje na... które kotki tutaj gadają, które wskazuje, jakieś obce kotki tu przyszły i gadają, czyli wejście do podziemi. Z tych podziemi zostały uwolnione bardzo mała ilość dusz w postaci białych gołębi, czyli były to dusze, które były w podziemiach, a być nie powinny, albo jakiś tam swój proces przeszły. Cały ten rytuał był przepiękny, był bardzo wzniosły, taki bardzo wyjątkowy, taki, ale też bardzo trudny. To już nie są takie rytuały, jakie były kiedyś, że takie, o, wysyłamy sobie gdzieś tam światełko, gdzieś tam energię. Może wy jako uczestnicy wysyłacie do mnie i przez to zasilacie te portale, przez które te dusze przechodzą, czy poprzez wasze dobre intencje materializujecie piękne rzeczy na ziemi. Ale to nie są już takie rytuały, jak były kiedyś, takie lekkie, przyjemne, że sobie tutaj pracujemy nad tym albo nad tym. Dla mnie są to bardzo trudne energetyczne przeżycia, takie, że następnego dnia to o, nie wiem jak się nazywam, śpię do 10 i po prostu jak wstaję, to najpierw nie wiem, kim jestem. O, tak można powiedzieć. Czyli to jest ogromne zmęczenie energetyczne. Ten rytuał mogę uznać za bardzo piękny, bardzo wzniosły, bo w innym miejscu przepiękna energia, piękna złota energia, taka tym razem wypływająca z ziemi, a nie ze źródła do ziemi, czyli odwrotnie. Ale to jest związane z tym procesem przechodzenia tych dusz, uwalniania tych dusz. Zwróć uwagę, że teraz na ziemi jest bardzo dużo ludzi.
w tych ostatnich stuleciach nigdy nie było tylu ludzi i też nigdy nie było tylu zwierząt, bo nie było hodowli masowych, które są teraz. I w tym czasie tej apokalipsy i w czasie tego sądu ostatecznego jest bardzo dużo dusz, które są w ciałach materialnych. To nie jest normalne. To nie jest normalne, ponieważ tak się mówi, za dużo ludzi na ziemi, za dużo ludzi na ziemi. Siła wyższa wie, co robi. To wszystko jest konieczne, żeby pewne dusze mogły przejść w takim przyspieszonym tempie przez proces karmy, sprawcy i ofiary i tym podobne. Czyli ta sytuacja, która ma miejsce teraz, to jest czymś naturalnym, jest to jeden z procesów, które zawsze mają miejsce tutaj na ziemi. Czyli mogę powiedzieć, że energia była piękna, chociaż trudna, przepiękna, złote spirale, złota energia wychodząca z ziemi, bardzo piękne takie energetyczne drzewa ze złotej energii, no bo oczywiście drzewa wycinają niektórzy ci, co służą tym siłom mroku i przez to tego połączenia z wszechświatem jest coraz mniej, no bo wiadomo, drzewa to tak jak włosy, u nas włosy, anteny energetyczne, które wprowadzają energię z wszechświata do ziemi. Czym mniej drzew, to mniej tej energii wszechświata w ziemi. Stąd mrok wycina drzewa, jakby ktoś nie wiedział dlaczego. Szczególnie stare drzewa, które zawierają w sobie pamięć, pamięć ziemi. To, co było pokazane w awatarze, to rzeczywiście tak jest. Dobrze, i teraz ja nie oglądałam awatara numer 2, awatarze 1. I teraz co jeszcze na sam koniec? To może to, że cały rytuał miał miejsce tylko na tej ziemi do granicy lodu. Nic się nie działo poza granicą lodu. I jeszcze może jedna rzecz, bo wiele osób w ostatnim czasie zajmuje się takimi tematami jak przybysze, kosmici, coś tam z innych planet i w ogóle, i oni tutaj coś złego robią na Ziemi. Jak słyszę takie rzeczy, to mi się nóż w kieszeni otwiera, naprawdę, bo taka doza głupoty i nieświadomości, która króluje teraz na mediach społecznościowych, to po prostu to każdy człowiek, który ma jakikolwiek poziom świadomości, no to myśli, że tutaj no, inwazja zombie w pełni. Więc po pierwsze, dusze z innych planet zawsze były na Ziemi i zawsze będą na Ziemi. To jest całkiem normalne. Ziemia jest takim uniwersytetem dla dusz. Czyli to, że moja dusza pochodzi z Oriona, czyjaś z Plejad, czyjaś na przykład z gwiazdozbioru Woźnicy, czy z Polaris i tak dalej, to zawsze było i zawsze będzie. To nie jest jakieś, o dziwne, kosmici przylecieli tutaj na Ziemię. Kosmici są wszędzie, tak żebyśmy się dobrze rozumieli, jeżeli chodzi o przestrzenie we wszechświecie, to wędrujemy sobie przez różne przestrzenie, przez różne planety, nazwijmy to tak, bo każda ma jakąś inną wibrację, inne doświadczenia można zebrać, inną wiedzę można zebrać i to jest normalne i większość z nas to kosmici. Większość z nas to kosmici, przykro mi to powiedzieć, ale no większość z nas to kosmici tutaj na Ziemi, nas ludzi. Więc jeżeli ktoś tak, idź ci stąd, i ci źli, a najlepsi są ci, co zawsze palcem pokazują, tak, oni są najlepsi, a wszyscy inni są źli, dlatego specjalnie napisałam e-booka o drakońskich nasionach gwiezdnych, o tych z drako, bo nie cierpię czegoś takiego, jak jacyś głupcy ludzie mówią, ci z drako to wszyscy źli, a ci stamtąd to wszyscy święci. To nie jest tak, wszędzie są ludzie i ludziska, wszędzie są takie i takie dusze i pewne doświadczenia danych kręgów są bardzo, bardzo ważne w naszych własnych doświadczeniach. Jeżeli ktoś tak wskazuje palcem, to mogę mu tylko jedno powiedzieć, kto bez winy, niech pierwszy rzuci kamień i nie sądźmy innych, bo sami będziemy sądzeni. I te wszystkie osoby, to chciałabym i tak przysłowiowo zatkać buzię, bo najpierw powinny popatrzeć na swoje życie, co one same robią w życiu, jakie błędy popełniają, zanim będą oceniać innych. To jest takie moje resumé, podsumowanie na koniec naszego dzisiejszego 136 rytuału dla Matki Ziemi.
A ja z głębi mojego serca dziękuję za Twoją uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli chcesz więcej o tych kosmitach poczytać, to pamiętaj, że na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce sklep jest mnóstwo e-booków, które omawiają różne gwiazdozbiory i omawiają również różne cechy tych ludzi, dzisiaj ludzi na Ziemi, którzy mają w sobie duszę z tej czy z tej konkretnej przestrzeni we wszechświecie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.